Tytuł kursu: elementy sprzedaży reklamy. Moduł: przygotowanie oferty i dokumentacji handlowej. Temat: struktura oferty handlowej. Marku, niedaleko naszego salonu fryzjerskiego powstał nowy, konkurencyjny zakład. Musimy teraz przygotować ofertę handlową naszej firmy, aby pozyskać przychylność nowych przedsiębiorstw z branży kosmetycznej i móc proponować naszym klientom szereg nowych produktów. Proponuję, abyśmy zaczęli od jakiegoś ciekawego tytułu, który przyciągnie duże grono odbiorców. Dobry pomysł. Uważam, że powinniśmy zawrzeć również w tej ofercie korzyści współpracy z naszą firmą. Na pewno musimy zaznaczyć, że mamy najkorzystniejsze ceny, a produkty, których używamy, są najwyższej jakości. Klient musi być pewny, że zapewnimy mu komfort i najwyższą jakość usług. Klienci, patrząc na ofertę danej firmy, rozważają tak naprawdę odpowiedź na pytanie, jakie korzyści osiągnę dzięki temu, że kupię ten produkt lub skorzystam z tej usługi. Otóż korzyści mogą mieć wieloraką postać dla każdego klienta. Zaliczamy do nich m.in. oszczędność pieniędzy, oszczędność czasu, uproszczenie lub zautomatyzowanie czynności związanych z daną działalnością, zwiększenie efektywności pracy, zadowolenie z tej usługi lub produktu, co w konsekwencji może doprowadzić do ponownego skorzystania z tej usługi. A wiesz, jak powinna wyglądać dobra oferta handlowa? Tak, wiem. Powinna być ona jasna, prosta, przejrzysta, przyciągająca uwagę, treściwa, krótka, atrakcyjna wizualnie, bezbłędna, zachęcająca do dalszych rozmów. Zobacz, tak wygląda przykładowa oferta handlowa. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.